Witam Was, moi drodzy parafianie. Wchodzimy. Tutaj mieliśmy imprezę jakąś, zakrapianą, wielce zakrapianą imprezę. Wiesz co, mam inną myszkę i trochę wolniej ona chodzi. Wiem, moi kochani, wiem, że ta gra mi się trochę przycina. Wiem, ale uwierzcie mi, i tak jest lepiej. Kiedyś wam muszę pokazać, jaki mam sprzęt. Po prostu muszę wam pokazać. Przepraszam, że takie dziadostwo odstawiam. Dzieją się tu straszne rzeczy jakieś. Dobra. Dobra, nieistotne. Idziemy. Zniknęła nam siekiera i idziemy. Dobrze, powiem wam już, że ten fragment już nagrałem raz, tylko sobie niechcący usunąłem. Po prostu wziąłem i usunąłem. Tak, to oczywiście niczego się nie boimy. Idziemy dalej. Przepraszam was, że takie dziadostwo odstawiam, ale naprawdę sprzęt mam jaki mam. Być może gdybym zrobił. Dobra, to jakieś straszne rzeczy. Gdybym zrobił format dysku, być może by to troszkę pomogło. Ale na razie mi się nie chce, strasznie mi się nie chce robić formatu. Musiałbym wszystko pozrzucać. Podziwiam Wojciechowskiego, który nie kolekcjonował swoich filmów nigdzie. Powiem szczerze, ja mam jakąś taką dziurkę w mózgu i ja muszę mieć to gdzieś tam na dysku. Już mam niektóre. Wszystkie serie mam w zasadzie gdzieś na dysku. Może nie kompletne, może mi brakuje jakichś odcinków, ale w zasadzie wszystko mam. Dobra, zrobimy tu pauzę, bo to się może długo wczytywać. A tak w ogóle to. Nagrywam, na czym nagrywam, ale mimo wszystko się chciałem z wami podzielić tą grą, ponieważ wydaje mi się, że jest fajna. Przyjemnie mi się w nią gra i mam nadzieję, że wam też się będzie podobało. Tymczasem wstajemy. No, kurczę, widzicie? Co, jakieś bulgotanie? Ciemność widzę. Widzę ciemność. Co to za dźwięki? Halo. O! Widzę żarówkę. To pewnie sufit. Ktoś wyszedł z pokoju, a ja sobie łyknę łyczek Pepsi. Nazwijmy to. Dobrze. O, moja siekiera i pistolet. Jak miło mieć siekierę. I pisać, zobaczy, ktoś siedział na tym krzesełku i tutaj te stopki jego były. I się patrzył, jak śpimy na tym oto materacyku. Czyż to nie jest urocze? Mamy cichą adoratorkę. Zawsze lubimy adoratorów wszelkich. Kurczę, ale powiem wam, że aż tak mi się nie przycinało, jak w to grałem ostatnio. Wow! Coś brzydkiego przebiegło, ale nie wiem, naprawdę. Never lose hope. Hospital does not allow patients and visitors into its maintenance sections. Only trained members of staff. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits, and potential limb loss. Please turn away now. Yes, I am talking about you. No właśnie, czekałem na ten tekst. Dobra, co zrobić, żeby mi się nie przecinało? No cholera, powiem wam, że nie mam pojęcia. Powiem tak, zmniejszyłem rozdzielczość, a mogłem zmniejszyć jeszcze. Chyba. Dobra, tu nic nie ma. Kurczę, ta myszka jest trochę wolniejsza niż ta moja poprzednia i jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Powiem wam, że tak mi ścina w tym momencie, że to jest naprawdę nieprzyjemne. Dobrze. Aha! Jestem inteligentny! Bam! I wielka ścinka. Bardzo mi się to. Nie, no powiem, kurde, to się nie da grać. Zamknąć ryje! Kurczę, nie podoba mi się.
Nie podoba mi się to. Większy rewolwer. Tak. Dobra, ta babka czegoś od nas chce, a mnie zaraz szlak trafi, że to się tak nagrywa źle. Nie wiem, co mam zrobić. Jak to nie mogę wyjść? Muszę wyjść. No. Kurde, no ścin taki, że hej. Proszę mi tu nie szeptać. Stań. Kurczę, no. Naprawdę, poprzednio mi się aż tak nie ścinało. Kurde, no. Czy ja naprawdę muszę nagrywać tylko starocie takie? No najwyraźniej. Ale nie martwcie się. Mano prawdopodobnie kupi sobie nowy komputer, ale to dopiero za jakieś... Proszę mi tu nie gadać. Mano sobie kupi nowy komputer, ale to za jakieś kilka miesięcy. Ostatnio to mnie przestraszyło bardzo. Ale tym razem bardziej mnie straszy ta ścinka. Przerażająca. Jeżeli to tak dalej będzie szło, to naprawdę... Nie wiem, co się stało. Ale mówię poważnie, no kurde... Ostatnio jak to nagrywałem, to było... No, nie było żadnej ścinki praktycznie. Normalnie się grało. Nic, to po prostu idziemy. No i tak z grubsza wychodzimy tutaj. Tak, w tym szpitalu głównie ludzie mają przesrane, tak jak to powiedział chyba Adixer. W którymś komentarzu był łaskaw wygłosić taki tekst. Dzień dobry. Upsi. Wow. Dziewuszko, nie uciekaj, ja chciałem z tobą porozmawiać. Ostatnio jak moja żona usłyszała, że to jakaś dziewuszka jest, to się zapytała, czy są cycki. Ja mówię, nie, nie ma cycków. A, to możesz grać. Takie są te żony, wiecie. Dobra. Au! I to było najlepsze, bo to był tylko taki straszak. Dobra. Trochę sobie zaświecimy i zbieramy. Co zbieramy? Dobra, wiem, że nie widać całego ekranu. Dobra, już nie musicie mi mówić o wszystkim, nie? Są trzy spalone bezpieczniki. Nie chcemy spalonych bezpieczników, chcemy tylko te takie dobre. Dobra, jeszcze dwa. I wyobraźcie sobie, że one tu gdzieś leżą. Tak z grubsza. No wszystkie tu gdzieś leżą. O. Wystarczy je pozbierać. No, halo. Dobrze. Pozbierać, powkładać. Na miejsce. Czy to już? Chyba już. No, no kurczę, mam no, przecież wszystko już włożone na miejsce. Brak generator, co tutaj zaczyna ćwierkać i mamy prąd. Wszyscy się cieszymy. Gra powinna też się ucieszyć i przestać przycinać, ale nie. Gra jest ponura.
i po prostu się przecina, bo tak. Wszystko to przez mój stary komputer. Dobra, łyk orężady jeszcze raz. Tak, tak, na wesołość. Szty przycinający wszystko, zombiaku. Wyglądasz, kurczę, jak antyterrorysta z CS-a, tylko trochę zzombiały. Au. Giń! Nie chcę ginąć. Jest dość twardy. Ale nie tak twardy jak czubek mojej siekiery. Aha! Dobrze. Widziałem cię, mimo że mi się gra ścina, to cię widziałem, dziewuszko. Nieprzyjemna dziewuszko ty. Bestyckowa. Dobra. Ja tutaj zakończę. 10 minut tej ścinki to za dużo nawet. Dobra, co następne nagrać? Wrócić do konsoli May, do tego, do Mayma, czy coś jeszcze? Chyba wrócę do Mayma jakoś. Tak mi się spodobały te gierki po prostu, że wow. A tak a propos, ktoś mi proponował, żeby Punishera zagrać. Powiem, że nie znalazłem na mojej stronie ROMu z tą grą. Spróbuję poszukać gdzie indziej, może znajdę. W każdym razie dzięki za sygnał, że taka gra jest warta czego? Warta straty czasu. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was do następnych moich produkcji, cokolwiek bym nie nagrywał. Trzymajcie się, cześć.